Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Tomasz Ostrowski. Witam Cię, Tomku. Dzień dobry. Dwukrotny laureat podsumowania Top Tlen w programie trzecim, tak? To podsumowania najlepszych instrumentalistów, nie tylko elektronicznych. No w zasadzie, muszę sprostować, tylko elektronicznych. Tylko elektronicznych. Tak, Top Tlen to jest trójkowa lista elektronicznych nagrań. Chciałem wyjść od elektroniki, bo wiem, że takie były Twoje początki. Wydałeś właśnie swoją trzecią płytę. Pierwsze dwie to była muzyka elektroniczna. Jak się zaczęła ta przygoda? Ta przygoda zaczęła się w ten sposób, że coś sobie kiedyś tam robiłem muzycznie, aż nagle dotarłem do trzeciego programu Polskiego Radia i tam udało mi się zadebiutować. A później wydałem płytę, udało mi się też wydać płytę, co jakby bardzo mnie zaskoczyło, bo ta moja pierwsza płyta to była w zasadzie taka moja zabawa, która się ukazała na krążku. Ta płyta już troszeczkę odchodzi od Twoich źródeł. To już jest płyta nawet w tytule, Electra and Dance, czyli to już nie jest tylko muzyka elektroniczna, ale także dance, tak? Tak, uważam, że korzenną muzyką właśnie dance, stylu dance jest muzyka elektroniczna. Zresztą w zasadzie teraz, czy bez elektroniki jest muzyka? Nie ma, ale czy to nie jest tak, Tomku, że ponieważ elektronika przestała się sprzedawać, takie są chyba fakty, natomiast muzyka dance, techno i tak dalej sprzedają się znakomicie, czy to jest ten kierunek? Znaczy ja myślę, że to jest bardziej eksperyment mój. Nie komercyjny, bo tak widzę, że tutaj podtekst się padło. Wydaje mi się, że bardziej eksperyment, czy potrafię coś takiego zrobić, czy może odniesie to większy sukces. Jeżeli tak, to też będę zadowolony i być może w przyszłości też będę w tym kierunku coś robił. Musimy kończyć niestety. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w studiu. Do zobaczenia jutro. Dziękuję.